Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. A teraz już czas na nos. Przywitać się z wami. Parę minut po trzeciej wybiło na zegarach 17 maja roku pańskiego 2020. A my witamy się z wami w programie Na Góralską Nutę na paśmie WP na 1490 AM. Zaraz po Radiu Związku Podhalan. To specjalne wydanie programu dzisiaj i takie miłe spędzenie czasu z gorolami. Jest ku temu powód, bo przecież setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Tematem tej części programu będzie opera góralska Jan Paweł II na Podhalu Franciszka Łojasa Kośli. A gośćmi tego specjalnego programu dzisiaj są Joanna Kula, Marek Bukowski, kapelmistrz Związku Podhalan. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie. I dzień dobry Państwu. Można by godzinami słuchać tych pięknych wypowiedzi i słów świętego Jana Pawła II. I dobrze se wspominamy o tym, i dobrze se o tym bocymy. Jest mi niezmiernie miło was tutaj gościć. Żeby dobrze to powspominać, to za chwileczkę przeniesiemy się do Copernicus Center. Czerwiec, rok 2012. To była premiera. Tak, prapremiera była w Związku Podhalan, w Domu Góralskim. Dwa miesiące wcześniej. A potem mieliśmy właśnie premierę w Copernicus. Tą piękną, uroczystą. No to może przybliżmy ludzi do tego czasu, przybliżmy wspomnieniami. Wypełniony po brzegi Copernicus Center, wysoka temperatura na polu, bocny o tym. Piękna atmosfera, ludzie pozbierani po góralsku i ta ogromna opera goroli na deskach Copernicus. Brawo. W tym awitacie. Przed chwilą mój przedmówca sobie nie klaska, klaska dla klaseczy. Ale to dla otuchy. Przepraszamy bardzo za to spóźnienie, ale widzicie, jakie upałe mamy tu teraz w Chicago i no i tak wyszło, jak wyszło. A to opóźnienie nie przez nas spowodowane, ale mam nadzieję, że wrażenia będziecie mieli przednie i będziecie zadowoleni z tego, że Związek Podhalan wraz z grupą tych artystów zaprosił was tutaj do Copernicus Center. Chciałem w tej chwili po prostu przedstawić i poprosić tu na scenę gości, którzy przybyli na tę operę z daleka. Po pierwsze ksiądz Władysław, ksiądz doktor habilitowany Władysław Zaręcza. Księże Zaręczanie, proszę tu na scenę.
zdążyło przylecieć na operę. To jest wielkie, wielkie wydarzenie dla nas i dla księdza Władysława. Moi drodzy, z Warszawy przybył poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Kwiatkowski, którego chciałem też również zaprosić. Brawo! Są też nasi kapelani Związku Potalan i również różni księża z różnych parafii. Wielki wam Bóg zapłać, żeście są z nami. Ksiądz Władysław Zaręczan. Witam jest teraz, księże Władysławie. Nisko się kłaniam wszystkim tutaj zebranym, całej Polonii w Chicago. Witajcie siostry i bratowie Gorona. To jest naprawdę wielki, wielki dzień i wielkie dzieło, które świadczy o tym, że te związki z Ojcem Świętym, związki, które były przecież tak blisko, one nadal są bliskie, one nadal trwają. I za to składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać. I tak sobie pomyślałem, że to po prostu nie może być tak, że jeśli dzieje się coś tak ważnego i coś tak wielkiego tu w Chicago, to może mnie tutaj z wami zabraknąć. Wszystkim, którzy nie widzieli, życzę jak najwięcej wrażeń. One na pewno będą pozytywne i już mogę Państwa zapewnić, że te przeżycia będą wam wszystkim towarzyszyły przez kolejne dni, tak jak mnie, który już miał okazję to widzieć się w Warszawie, ale na pewno to popołudnie będziemy wspominać przez wiele, wiele dni. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Związku Potalan i dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że tutaj wszyscy możemy dzisiaj być. Poziom na to archiwalne nagranie z Copernicus 2012 rok, Czerwiec. Piękne wydarzenie na płaźni tego wspaniałego Copernicus Center. Asiu, jak się to wszystko zaczęło? Marek, witam was naprawdę bardzo gorąco i cieszę się, że jesteście gośćmi dzisiaj tego programu, specjalnego programu, bo jest to specjalny dla nas dzień. Specjalne wspomnienia właśnie o tej ogromnej ilości ludzi, co wystąpili na deskach, tak pierwszej Dom Potalan, a potem Copernicus Center. Powspominajmy o nich, pozbacujmy te piękne czasy, bo jest o czym zbacować. No tak, Wojtku, tak patrzę po tych zdjęciach, tu widzę Józka Bafię niżej, Andrzeja Gętka, tak się pyta się, jako się wszystko pozaczynało. No był to 2012 rok, sporo razy Józek Bafia tam zadzwonił, Marek, trzeba operę zrobić, trzeba do ludzi dobrać to tamto. No i tak się stało. Zrobił małe takie zebranie. W zasadzie byli na tym zebraniu muzykanci, premiści, można powiedzieć. Tak zaprosił. Byłem ja, Bronek Sołtys, Władek Pawlikowski, Jasiek Grożałowski i z instruktorów był Marian Bryja. Po prostu przedstawił sprawę, w Polsce była wystawiona opera. Chłopy pasuje, co by my tu to wystawili. No to my się zgodzili, no ale teraz tak, jedno zebranie się odbyło. Za parę dni Józek zadzwonił, Marek, przyjedź do mnie. Trzeba by było jakoś mi pomóc, no bo z nos więcej ludzi, z nos tych śpiewoków, z nos muzykantów, a ja by cię pytał do pomocy, żebyś mi to pomógł, nie? Zajechałem do Józka, no i on mi od razu przedstawił, co by my ustalili obsadę mniej więcej, jako to widzimy. No i padło pytanie, bo on se nie da rady. Gadam, ja ci muzykę pomogę, bo poprosił mnie o to, a zaproponowałem między innymi ja, Joannę Kulę, żeby była jako drugi reżyser. W późniejszym okresie została reżyserem, no bo święty pamięci Józek zmarł. No i tak to się zaczęło, takie pierwsze. Teraz może Asia, no bo dojdziemy już do tego następnego zebrania, tak. Gdzie przyszło 100 ludzi.
Na zebranie. Tak, na zebranie. Pamiętam, było to, Wojtku, było to w Góralskim, na górze. No i przyślimy wszyscy na to zebranie. No, można powiedzieć, no lepsi z no lepsy, tutok w Chicago, z góroli śpiewoków. No i właśnie świętej pamięci pan Józef Bafia i pan Andrzej Gędłek właśnie przedstawili nam tą operę i z, no w ogóle o czym ta opera jest, że była w Polsce zagrano, że pasowałoby tutaj to też zrobić ku pamięci właśnie Ojca Świętego. No i mniej więcej role już były ustawione, więc każdy z nas tą rolę dostał. No i resztę po prostu... Asiu, pozwól, że zapytam ci się, jakieście tworzyli skład tych artystów, bo przecież mamy tak ogromną ilość artystów w naszym podhalańskim środowisku w Chicago. Jakoście dobierali te najpiękniejsze głosy? Kim trzeba było być, żeby się dostać do takiej opery? Wojtku, jako tak rolę, to powiem ci, że muszę tu to szacunek i tak ukłon dać właśnie Józefowi. Bo jednak on se poukładał tych ludzi, co on wciął. A więc niesamowita znajomość tematu. Tak. I tych, co bardzo dobrze znał. I nie inu. Miał taką wizję trochę też swoją na tą operę, jak ją wciął. I po prostu przy współpracy no, daliśmy to radę zrobić. Te role, które były już wybrane, to te role już zostały. Powiem ci szczerze, że nie trzeba było nikogo zmieniać. Co naprawdę to jest rewelacja, jeżeli chodzi o cztery akty, nie cztery odsłony tej opery. Tylu ludzi brało w niej udział i jakoś i kozdy po prostu dał se radę. I dla tych, co po raz pierwszy o tym temacie słuchają, mówimy o naszej Polonii tutaj w Chicago. Kielu ludzi było w operze Jan Paweł II na Podhalu? Oryginalnie było 80 osób. Niesamowite. Kielu muzykantów, Marku? Muzykantów, oryginalnie, tak samo w Domu Góralskim na prapremierze, jak i w Copernicus Center było nos 16. To razem do kupy możemy sobie powiedzieć, że było nos 100. No i o tak powiedział setka. No, pięknie. Bo tak było. No. I każdy, kto przysył, każdy w tym chciał brać udział. Jakoś i cu, może nie ino telo tam u opery, ale potrzebę dla Ojca Świętego. Domy im trochę z głosu, poczekajcie, tak. Domy im. Chcemy opowiedzieć w trzecim akcie naszej opery. A występują dziadek Wawrzek, rodzice matka Teresa, ojciec Dolek, córki Ewa i Krysia, synowie Daniel i Tomek oraz czterech pobornych. A tu właśnie było przedstawianie wszystkich tych, co występowali, tych właśnie aktorów, przed każdą sceną, byli właśnie przedstawiani. Najważniejsza rzecz, kilo to roboty i czasu zajęło? No, czasu zajęło bardzo dużo. Dużo. Na początku były dwa razy w tygodniu próby. A potem bardzo szybciutko przenieśliśmy się do trzy razy w tygodniu właśnie, żeby po prostu podolić temu, bo było to wielkie, no miało być wielkie wydarzenie to opera, więc po prostu trzeba było dać siebie wszystko, żeby to jak najlepiej wyszło. I nawet najciężej se dni chyba w tygodniu to była ta niedziela rano, jak trzeba było przyjechać do Domu Góralskiego o 10. Tak, mniej więcej to też tak wyglądało, że w tygodniu to były, tak można powiedzieć, mini próby, tak zwane, i oto tak sen nazwał, tak, bo tak, one tak, były tak. Aktowe. Nie do rady zrobić ze 100 ludziami za 2 godziny. Aktami mieliśmy podzielone i jeden akt był przykładowo na jeden dzień. Był poniedziałek, potem była środa, a potem wszystko razem w niedzielę. W niedzielę. Także to tak można powiedzieć prawie ile kilo miesięcy? Właśnie? Prawie 5 miesięcy. Prawie 5 miesięcy. Mhm. Próbę. Nie
do nas jest, co tak w razie czego by się tak pytali, jak to można go posłuchać. Są materiały, bo i państwo Helegdowie nagrywali, Władysław Mrowcow nagrywał i takie fragmenty tego nagrania jest, są też na YouTube, które ja zarejestrowałem w swoim w tym czasie skromnym aparatem Wojciech Dorula, ale wchodzicie opera Jan Paweł II na Podhalu, uwidzicie to, co teraz wam tu prezentujemy. Także w tym momencie dysponuję swoim własnym materiałem, ale teraz przechodzimy o tych takich ścisłych spraw organizacyjnych. Asiu, pytam cię, Baszwiek, nie, bo to są fakty. Dzisiaj stwarzamy taką kolejny etap historii. Wspominamy ważne wydarzenie, które już ma dzisiaj 8 roków. Jak to się syćko zaceno. Ilu wspaniałych ludzi, ile wspaniałych głosów. Jako oprawa tego wszystkiego, jaka muzyka. To czas naprawdę, żeby o tym gadać i wspominać jak najwięcej. Franciszek Łojaskośla, ojciec święty Jan Paweł II na Podhalu. Opera Góralsko w czterech odsłonach. Premiera w czerwcu 2012. Reżyseria Józef Bafia, Joanna Kula. Opracowanie muzyczne Marek Bukowski. Nagrania i zdjęcia dokumentalne Władysław Mrowca. Koordynator opery Andrzej Gędłek. I scenografia Maria Nowobilsko, Maria Gał i Paweł Janik. I to jest, Zasiu, piękne, że właśnie wspominać o nazwiska tych ludzi, którzy to tworzyli, bo oni chcą się usłyszeć, chcą, żeby o nich powiedzieć, bo oni byli częścią tej historii, która w tym czasie się tworzyła. Po tej premierze wystąpiliśmy w New Jersey, byliśmy właśnie w Nowym Jorku. Po Nowym Jorku pojechaliśmy do Michigan. To jest tak jak turne, bo dwa autobusy jechały. Tak. To było... Tak, ze Wojtku było pięknie, po góralsku, a i wesoło. Te próby już były na pewno w autobusie też, nie? W autobusie były i no na track stopach były próby i choć tam. I Kasi no dało. Kasi dało. Fajnie. Po prostu całą tour Ameryki my robili. Skończyliśmy potem właśnie w kościele świętego Alberta tutaj w Burbank. To była nasza taka ostatnia opera, przedstawienie chyba już świętej pamięci Józefem, nie? Tak, no już po te następne. I następny raz właśnie co my się spotkali, to właśnie na pogrzebie. Na pogrzebie. Tak jest, jak Jasiu też nawiązała do tego pogrzebu, tam jest taka ta sekwencja smutna, ale zarazem Wigro, poczekaj, teraz twój głos jest, czekaj momencik. I tak patrzę, słuchał, jak to jest cedziszok, wpadł mi w ręce. Ostatnie pożegnanie Józefa Bafi i to jest tam śpiewos mu na pożegnanie. Piękne słowa to jest i takie przejmujące. Jednak ten głos twój pojawia się w sendy i kajno cza, żeby był. Jest to duma dla nas, dla góroli. Tak samo, Asiu, jesteśmy naprawdę dumni z ciebie, z tobie, po góralsku się gada, za to, co robisz. Wielki Bóg zapłoć, urosłak w tej góralscyźnie, kocham tą góralscyznę i na pewno umrę z góralscyzną. A co byśmy zrobili bez muzykantów, Marku? No nie wiem. Łeczkę były różne imprezy w związku, bo tam jak brakło muzyki, to ale kręcili ludzie nosami. Coś i tam nie tak. Ale na Marka zawsze można liczyć. Na Marka zawsze można liczyć i to jest najważniejsze. Słuchaj, całe coś, ale jeszcze przechodzimy do faktów historycznych. Kane, co się odbywało, jeszcze pytam wasz pięknie. Następne nasze występy tej opery, czy przedstawienie tej opery było właśnie w kościele tutaj na górce, w Willow Springs. Co jest bardzo takie pamiętne z tej właśnie opery, jest to, że słowa były wyświetlane i dla wielu ludzi... Wygodnie dla ludzi było. Było bardzo wygodnie i bardziej ludzie przezywali, bo wiemy syćka, po góralsku, gwara góralsko, nie każdy ją rozumie. I ciężko było może ludziom zrozumieć, ale to, że mogli uwidzieć właśnie te słowa na tym ekranie, bardziej to jeszcze przezyli tą operę.
A więc jednym słowem, im bardziej się posuwali w swoich projektach, tym było to bardziej profesjonalne, tak. I było to bardziej możliwy, dobry przekaz dla ludzi. Oczywiście zdarzy. Co jeden raz było lepiej, bo sami my to odczuli potem. To jak sobie wyobrażacie płytę, przejdziemy dalej w naszej rozmowie, jakbyście to na nowo zaczęli to stworzyć po tylu rokach, i aby się ludzie ucieszyli, żeby to na nowo otworzyć, ale do tego tematu wrócimy. Jest piękne głosy, cokolwiek. Właśnie jest występ tej opery, był w Sacred Heart, tutaj w Palos Hills na 111. No i takim ostatnim, może nie występem operowym, ale bardziej koncertem, był koncert właśnie u pięciu braci, teraz w marcu, na okazję 40-lecia pielgrzymki Jana Pawła II właśnie do pięciu braci, do tej parafii. I mieliśmy tam, przerobiliśmy troszkę tą operę bardziej tak na churalny śpiew. Po prostu, no mogliśmy pokazać z innej strony, z innej perspektywy tą właśnie operę. Tylko śpiewając, nie przedstawiając ją, ale przedstawiając ją tylko i wyłącznie śpiewem. Fajnie by było, kiedy było ino więcej ludzi na tym. Bo tak trochę nasi zawiedli, mi się wydaje. Tak. I może te ciężkie czasy, co mamy teraz, miną i będziemy mogli może jeszcze w tym roku... Jednak to było wydarzenie historyczne. 40 lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II przyjechał do Chicago i masę ludzi było na tym i oni powinni być. Tak, można powiedzieć, Marku, że... Powód był idealny, tylko organizacyjnie nie było to odpowiednio załatwione, że jednak tej publiki brakło, bo jednak takie piękne wydarzenie bez publiki, no to tak łotukno jest. Łotukno po góralsku. Ale tak jak godom, że może jest, wiesz, teraz, jak miną te właśnie ciężkie czasy, co są teraz, to jest na to stulecie Ojcu Świętemu domy rady zaśpiewać i myślę, że kos do parafia nos przyjmie, co by my zaśpiewali, bo my są gotowi. A jesteście gotowi? Zawsze. Tak, możemy zrobić taki skrót, bo sama opera jest bardzo długo, ale zrobić skrót, najlepszy kawałku, można powiedzieć. I możemy. Trzeba też powiedzieć, że to też była robota wielko, charytatywna robota do tego tematu, też jeszcze wszędziemy, bo to przecież wyście nie dostali żadnej garzy. Nie było żadnych wypłat za to. Było to czysto duchowa dedykacja Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i idei naszej góralskiej tutaj w Chicago, tych największych naszych artystów, jakich tu mamy, a mamy ich co niemiara. Wojtku, tęskno nam wszystkim jest za góralscyzną i w taki sposób no, potrafimy wesprzeć kozdy sobie, no i tą góralscyznę. Asiunia, puszczamy teraz Barka w waszym wykonaniu. Chyba najpiękniejszy chór na świecie. Niech słuchają. Powoz, widzę, że i świercki do łocu napłynęny, bo jest co wspominać. Jest co wspominać i będzie dobrze, jak znowu będziemy mogli to piękne przedstawienie przedstawić tutaj. Operę góralską Jan Paweł II na Podhalu. Myślę, że i nas, Franciszek Łajas-Kośla, się ucieszy i cieszy się teraz, jak słucha nas, że my wrócili do tego tematu, bo to przecież od niego to wszystko się też zaczyna. On tu zapoczątkował. Nie mogło zabraknąć modlitwy różańcowej w Ludźmierzu. Ojciec Święty przewodniczył tej modlitwie, transmitowanej na cały świat przez Radio Watykańskie. Tam też na pamiątkę otrzymał replikę berła Matki Bożej Ludźmierskiej. Może ktoś tutaj jest obecny w 1963 roku,
podczas koronacji figurki Matki Bożej Lubomirskiej, kiedy biskupi podnieśli figurkę, żeby nią pobłogosławić tłum, wtedy to berło wypadło i w locie złapał je młody biskup Karol Wojtyła. Wtedy to żartobliwie prymas Wyszyński skomentował: Karol, Matka Boża daje Ci władzę. Wielokrotnie murale, kiedy odwiedzali Ojca Świętego w Watykanie, przypominali o tym wydarzeniu. I właśnie wtedy przymierzył Jan Paweł II otrzymał replikę tego berła. Chyba pięknie zaśpiewają Stasek Jarząbek i nas, Jędrek Skik, to jest taką komedię tutaj Łodek realizę. Nie dość, że trzeba posłuchać, to czasie jest też dobrze pośmiać. No i twoja siostra. Halinka Macura teraz, tak? Tak. Marku, tu widzę, że nawet i Orawa zagościła w tej operze. Jest fragment, jest akcent orawski i dzieci orawskie. Pięknie. Zespołu tu chicagowskiego. Teraz, Asiu, co chciałaś powiedzieć? Właśnie Ojciec Święty bardzo kochał dzieci. Józef Bafia bardzo też chciał podkreślić w tej operze te dzieci. I temu właśnie było ich telo, co ich było na tej scenie, jako taki koniec tej opery, jak te dzieci właśnie wychodzą i śpiewają, to jest właśnie temu Ojcu Świętemu, bo on te dzieci kochał. I tak pomalutku będziemy się brać do podsumowania naszej dyskusji, a resztę będziemy czekać na głosy słuchaczy. Jak będziecie chcieli, żebyśmy do tego tematu wrócili, ja na pewno wiem, że choć tutaj zachowujemy ten dystans 600 błot sobie, tutaj ta nasa trojecka siedzimy i pilnujemy się, to na pewno, jeżeli oni się zgodzą, ale będziecie chcieli, żebyśmy do tego tematu jeszcze wrócili i jeszcze odświeżyli te wspomnienia, to na pewno do tego wrócimy. A już wam zapowiadam dzisiaj, bo Marek tutaj dopatrzył, że są kasety duchowe Nucicki i Godo Wojtek. O tym trzeba wspomnieć i o tym też będziemy wspominać. Marku, mogliby godzinami na ten temat uchwalować, ale widzisz, trzeba jest dość krapkę czasu, przez mamy Zofię, musimy Zofię upozdrawiać, nie wiem, zaśpiewam chyba dzisiaj 100 lat dla tych wszystkich Zośków, co jest, a jest ich co nie miara, nie? No i to jak coś, to ja was tutaj zaangażuję, jakbyście są tutaj, to mam taką długą listę Zosiek, to ich przecytamy wszystkich razem, będą się cieszyć, bo będzie urozmaicone w głosach, ale jak żeby coś takiego stworzyć, kiedy nie było tych naszych wielkich muzykantów. I tych muzykantów trzeba teraz tutaj wymienić, bo przecież bez nich ani
kroku do przodu by się nie dało zrobić. Marku, największa orkiestra, jaką się udało stworzyć, Wymienioik, opera Jan Paweł II na Podhalu, prapremiera w Kopernikus. Kto wtedy wystąpił? No, wystąpili, jeżeli chodzi o muzykę, to jest tak, Marek Bukowski, prym, Janusz Leśniak, prym, kontrabas, Jan Różałowski, prym, Jan Lasak, prym, Bogdan Pawlikowski, prym, i Janik Paweł Prym. Jak widzicie, tych prymistów było dużo, było dość ciężko, co by to wszystko poskładać do kupy, bo jak wiemy, nasza muzyka jest albo 4 osoby, albo 3. W powiększeniu to trzeba było zrobić i to jest kupa roboty. Następnie sekundy. Andrzej Niźniok, altówka. Ryszard Gruszka, altówka. Paweł Skupień, sekund. Józef Kadłub, sekund. Władysław Pawlikowski, sekund. Adam Stafira, sekund. Marcin Leśniak, sekund. Tomasz Leśniak, sekund. Bronisław Michalik, basy. Oraz Bronisław Sołtys, kontrabas. To był taki ten pierwszy skład. A później jeszcze można nazwać ten drugi etap operowy. Podchodzili muzykanci tak jak kolega Maciek Leśniok, prymista, Monika Pawlikowski, Dawid Waluś, Grzesiek Wiaciów i Piotrek Waliczek. Jakby kogo nie wymienił, no tyle mam tu napisane, no to przepraszam pięknie, ale pozdrawiam syćkik. Asiu, a teraz już ci najwięksi z największych. Gwiazdy naszej podhalańskiej społeczności w Chicago. Najwięksi artyści, jacy tutaj są, którzy zagościli właśnie w operze Jan Paweł II na Podhalu. Wymienią ich syćkik i daj pani, bo zebez syćkik, a jest jak dojdą jacyś, to też jeszcze ich wymienimy. Dobra. W pierwszej odsłonie to była biografia ojca świętego Jana Pawła II. Występowali Honorata Jarosz, Marian Bryja, Zofia Stopka, Agnieszka Bobak, Paweł Staszel, Krzysztof Kula, Stanisław Bobak-Koziar, Jan Król, Mirosława Sojka-Topór, Anna Filipowska, Grzegorz Zarecki, Katarzyna Marusarz, Józef Janik. W odsłonie drugiej to jest Ojciec Święty Jan Paweł II w Nowym Targu, Małgorzata Król, Wojciech Walkosz-Strzelec, Zofia Boblak, Helios, Eugeniusz Leśnicki, Karolina Walkosz-Strzelec, Aneta Rzepka, Zuzanna Sołtys, Maciej Rychtarczyk, Kazimierz Budz, Teresa Bukowska i Zofia Walkosz-Strzelec. Odsłona trzecia. Ojciec Święty Jan Paweł II w Zakopanem, Joanna Kula, Bronisław Sołtys, Stanisław Urbaś, Anna Filipowska, Elżbieta Majerczyk, Robert Skik, Bartłomiej Gał, Dawid Waluś, Jan Janik, Jan Nowobilski, Karol Kowalczyk, Piotrek Waliczek. Odsłona czwarta. Ojciec Święty Jan Paweł II w Ludźmierzu. Jadwiga Cichosz. Zdzisław Miernicki. Halina Macura. Stanisław Jarząbek. Magdalena Walkosz-Strzelec. Magdalena Landowska. Andrzej Skik. Katarzyna Król. Katarzyna Landowska, Edyta Strączek-Łapka, Anna Kurtyka-Stopka. Wystąpiły też dzieci z zespołu Orawa: Sylwia Jazowski, Klaudia Jazowski, Tomasz Kucek, Kacper Mszał, Gabriela Barszcz oraz dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan. Był też chór.
W chórze brali udział Dorota Zielińska, Katarzyna Landowska, Maria Gał, Monika Zarycka, Joanna Staszel, Paulina Perchoń, Andrzej Jarosz, Piotr Łapka, Magdalena Walkosz-Strzelec, Anna Kurtyka-Stopka, Agnieszka Bobak, Karolina Walkosz-Strzelec, Edyta Strączek-Łapka, Elżbieta Majerczyk, Jan Król, Krzysztof Kula, Stanisław Bobak-Koziar, Eugeniusz Leśnicki, Maciej Rychtarczyk i Stanisław Urbaś. Teraz tak ja poziom tutaj na ten mój laptop, ale to jest i archiwalne nagranie, kiedy wnoszą kosz kwiatów. Z Polaków Chrystusowi XXI wieku. Dziękujemy Wam serdecznie, a te skromne kwiaty niech będą dowodem naszego uznania. Dziękujemy raz jeszcze. Witajcie. A teraz prosimy na scenę prezesa Związku Podpalan w Północnej Ameryce Andrzeja Gendłek. Prosimy także księdza doktora habilitowanego Władysława Zaręczana, naszego gościa z Rzymu. Ksiądz Zaręczan był pomysłodawcą wystawienia tej pięknej opery góralskiej. Prosimy prezesa o odznaczenie księdza Złotym Orderem Zasługi. Teraz już tak patrzę po tym syczkim. Asiu, Marek, myślę, że już chyba lepszych wspomnień archiwalnych nie mogliśmy dzisiaj stworzyć w tym programie. Na góralską nutę, jak zostanie ta nazwa, będę bardzo szczęśliwy, jak się zgodzi, bo to na razie tylko w rękach Marysi Bafiowej. Jak się zgodzi, no to będziemy dalej pod tą nazwą trwać i będziemy wspominać tych wielkich ludzi, którzy tworzyli to radio przez szereg lat. Jestem niezmiernie ucieszony, żeście nie odmówili gościny. I obiecajcie mi za chwilę, się Markowi by chyba bardziej wypadał łotek Zośka gadać, ale jak coś, to na sesyczkę Zosię wspólnie se wymienimy, złożymy im życzenia i coś się fajnego zagromy. Wojtku, my chcemy ci podziękować za ten pomysł, żeś nas tu zaprosił, że w ogóle mogliśmy powspominać właśnie tą operę. Wielki ci Bóg zapłać. Jest to troszeczkę taki program na czasie teraz przy tej naszej pandemii. I no, trzeba to powspominać. Trzeba powspominać. Dotykaliśmy się bardzo nieciekawych czasów. Niby funkcjonujemy normalnie, ale w pewnych jakichś takich szablonach. I chłodźkę nawet trochę po cichutku przełamujemy te szablony, ale mimo wszystko musimy się stosować do wszystkich tych tak zwanych rules i regulacji, które nam narzucił rząd, no i cała sytuacja, która związana jest z pandemią. Zaczynamy grać, ale słuchajcie, najważniejszą rzeczą, bo to tak prawie wygląda, jakbyśmy mieli commercial free hour. Jest to chyba jedyne radio, które jest bez reklam, ale tak naprawdę, tak szczerze powiedziawszy, to jestem szczęśliwy, że możemy mieć takie radio, ale to też dzięki stacji WP na 1490M, no i też dzięki sieci supermarketów Siabens, Market Państwowy, Ewa i Cezar Jakubowski, za chwileczkę ich boss. Do nich zaprosimy, we wszystkich stronach naszego miasta Chicago są. A i za chwileczkę nasze Zosie, kochane. No i ukochańce Zosie, które nie wiem, czemu Marek, oni tak gadają o nich, że to są zimne Zośki. Przez one są takie sympatyczne, fajne, takie ciepłe, radosne. Nie widzisz teraz, jaki czas, roz zimno, roz ciepło. To chyba z tym związane to jest, że to... Aha, ja myślę. To znaczy matka natura w rękach Zosiek? Tak. To jest dobre. Cię
My nie będziemy szukać innych kochań, bo wszystkie nasze Zosie kochanie swoje mają i zacznąmy nasze pozdrowienia dla naszych wspaniałych kochanek Zosi. I ja zacznę, no myślę, że Marek, jesteś gościem, zacznij ty pierwszy. No i z moją pierwszą tu koleżankę, Zosia Walko-Szczelec. Ojejku, Zosia syczka znamy, przecież Zosia nasa jedyno w swoim rodzaju. Ja przeskakuję warciutko do Zosi Sarna. Następnie Zosia Bielska. Zosia Mrowca. Zosia Kulawiak. Zosia Łojek. Zosia Kowalczyk. Zosia Haza z Porolina. Pozdrawiam cię, Zosieńko. Zofia Ustupska Bobak. A to tę mocwicę prezeskę. A? Panią Zofię Bukowską serdecznie pozdrawiamy. Zofia Jarończyk. Zofia Magiera. Zosia Magiera. O, już było. Było. Zosia Wyciślak. Zosia Żołnierczyk. Zosia Szwajnus. Zosia Duda. Zofia Zapotoczny. Zofia Tomczak. Zofia Wolny. Zofia Słaby. Zofia Stopka. Zofia Ligas. Zofia Klejka. Zofia Maka Plewa. Zosia Zdanowski. I mamy tutaj Zosię Obrochtę. I Zofia Szuba. I Zosia Stoch. To te Zosie, co my tak pospisowali, co mi odpowiedziały na mojego SMS-a. No bo zgromy! Są takie malutkie Zosienki wśród nas, jest Zosia Chmiel, ten malutko, taka fajna, to będzie może synowo, bo to podobno może zostać w rodzinie. I Sofia Wojdyła, Wojdyła z Nortu, pozdrawiamy serdecznie Staska i Marka, którzy nas słuchają. Marek Suchonos z Niemiec, a Stasek z Nortu. I tą piękną dedykację muzyczną kierujemy też do pani Zofii Skupień w Polsce, która nas słucha teraz też w Polsce, nas nawet słuchają i wiem, bo mi podpisała SMS-a, Wojtek, słuchamy twojego radia. Do twórczości Stasia Ugórka będę zawsze wracał, bo jednak w tym temacie jest co grać. Wiesz, Marek, że mieli przyjechać, też nie mieli przyjechać Ugórki do Chicago. Mieli. Niestety wszystkie pandemie nam pokrzyżowały te drogi, ale teraz prosimy, bardzo proszę o uwagę, naszą wspaniałą, kochaną Zosię Drobny. Specjalne życzenia dla Zosi Drobny od Joasi, Rysia, Jonathana, Julie Rams. Od nas wszystkich, Zosieńku. Życzymy ci zdrowiecka jak najwięcej. Na falach tego radia zawsze będziemy o tobie pamiętać i jestem pewien, ze świętej pamięci twój Andrzej też słucha tej melodii i łączy się z tymi życzeniami dla ciebie, bo ci zawsze przesyłał te życzenia łodkąd bocem. To zawsze były łod brata dla siostry. Specjalne życzenia dla Zosi Drobny z okazji imienin Zosieńko i twojego wspaniałego powrotu do zdrowia. Cieszymy się bardzo. Stasek Ogórek. Bądźmy sobą, niech się miłość was nie zmieni. Boś ty moja, jest was duma. Zdjęcie moje jak góry wysokie, idzie skupnie z miłości obłokiem. Chcę być zawsze jak dzień przy tobie i witać nowy dzień, bo ty dzień.
Ja zaś, moich wspaniałych gości, jest teraz poza gną. Było mi niezmiernie miło was gościć. Obiecujcie mi, że przyjdziecie znowu na posiadę. Obiecujemy. Ja też. Jak ta pandemia minie, to was będzie więcej i nie będziemy musieli zachować tych 600 stóp odległości. Jestem wam tu zagromy i zaśpiewamy. To przyjdziemy z muzyką, Wojtek. Drzwi tego radia są dla was wszystkich otwarte. Są otwarte dla ludzi, o których się może trochę zapomniało, o których trzeba powspominać, o ludzi, którzy tworzą tą góralsystem w naszym wspaniałym mieście Chicago, co się trochę porozjeżdżali po świecie, o muzykantach. Łonik czego dać, bo przecież co zbymy bez nich zrobili? Choć te piękne głosy te znamy, ale głos z muzyką musi iść. Gośćmi programu Radia na Góralską Nutę była Joanna Bobak-Kula i Marek Bukowski, kapelmistrz Związku na Północy Marce. Bóg zapłodź wam. Wielkie serdeczne dzięki, Wojtek, za zaproszenie. Ja dołączam się do Marka też. Dziękujemy ci bardzo za pamięć i za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Czasem nad ranem, ale od dziś daję słowo, chcę ci kochać, nie przestanę. Właściciele Shop & Safe Market oraz cały personel serdecznie zapraszają do wszystkich swoich lokalizacji Niles, Des Plaines, Bridgeview, Chicago Kolotniska Midway oraz Downers Grove 75 i Lemont Road na północnej stronie Chicago przy Nagel i Divan. Nadszedł już czas, aby z wielką radością poinformować całą Polonię, że sieć największych supermarketów polskich właścicieli posiada własną linię produkcyjną wyrobów wędliniarskich. Wyroby te są gwarantowane najwyższą jakością mięsa, przygotowanych pod okiem najlepszych specjalistów. Naprawdę nie zawierają żadnych środków konserwujących. A najważniejsze, że długo trzymają się smacznie i świeżo w lodówce. Szukajcie i próbujcie we wszystkich lokalizacjach Shop & Safe Market pod nazwą Nasze Własne Wyroby. Prawdziwy polski smak wędlin tylko w Shop & Safe Market. Spotkajmy się w Shop & Safe Market. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Mówi ksiądz Jerzy Filek, Sanktuarium Królowej Hala w Ludźmierzu. Miniony tydzień w pogodzie zaznaczył się wyraźnym spadkiem temperatury i dżdżystą, a nawet deszczową pogodą. Funkcjonuje powiedzenie o zimnych ogrodnikach i zimnej Zofii. W tym roku idealnie sprawdziły się te przewidywania, bo 12, 13, 14 przypada świętych Pankracego, Serwacego i Bonifacego i dokładnie od wtorku nastąpiło ochłodzenie na Podhalu z wieczora na rano o 20 stopni, z 26 do 2, a zatem doznaliśmy takiego wstrząsu termicznego. I tak też było chłodno aż do 15, czyli do piątku, a w sobotę i w niedzielę już jest całkiem inaczej i ciepło i słonecznie. Trochę przez te dni ziemia zyskała wilgoci dzięki padającemu deszczowi, co bardzo jest nam potrzebne. A dzisiaj w sanktuarium naszym pamiętamy o świętej pamięci księdzu prałacie Tadeuszu Juchasie, bo właśnie przypada 6. rocznica jego śmierci. O 16.00 sprawujemy mszę świętą w jego intencji, a później złożymy kwiaty i zapalimy znicze na jego grobie. Najbliższy tydzień jest brzemienny bardzo ważną rocznicą dla wszystkich Polaków, Kościoła w Polsce, dla świata. Przypada 100. rocznica urodzin największego pielgrzyma ludźmierskiego, świętego Jana Pawła II. Pragniemy w naszym sanktuarium zaprosić każdego i z parafian, i z mieszkańców Podhala, a także i was, drodzy słuchacze, do uczestnictwa w uroczystościach upamiętniających to stulecie, które to uroczystości z konieczności są skromne, bo ograniczenia związane z koronawirusem nas obowiązują, ale przecież wiemy, ile zawdzięczamy papieżowi Polakowi. Pamiętam o jego zasługach dla Kościoła, dla naszej ojczyzny i dla Ludźmierza.
Tyle razy przecież celebrował odpusty w naszym sanktuarium. Kochał naszą ludźmierską panią, otrzymał od niej znak berła podczas koronacji, a jego wizyta w naszym sanktuarium w 1997 roku była, jak mawiał ksiądz Tadeusz Juchas, największym wydarzeniem w historii Ludźmierza i większego już nie będzie. To właśnie ten papież rozsławił Ludźmierz na cały świat. Pamiętajmy zatem, drodzy słuchacze, w poniedziałek o stuleciu jego urodzin. Zaglądnijcie może na naszą stronę internetową, włączcie się w mszę świętą o 12 czy o 18, bardziej uroczystą, z transmisją przez telewizję pod Halę realizowaną. Zapalimy światła wdzięczności, złożymy kwiaty. Będziemy też adorować Pana Jezusa do 21, dziękując za dar Jana Pawła II dla Ludźmierza, dla Polski i Kościoła. Wszystkie informacje na ten temat są oczywiście na naszej stronie internetowej. W tenże dzień, 18 maja, przypada też 19. rocznica ustanowienia naszej świątyni bazyliką właśnie przez Jana Pawła II. Wiadomo, że w całym świecie i w waszym nowym kraju, nowej ojczyźnie, Stanach Zjednoczonych, szaleje koronawirus. Współczuję wam serdecznie, tak wielu zachorowań i mnóstwa osób, które zmarły wskutek koronawirusa i innych powiązanych chorób. Śledzimy z niepokojem te wszystkie doniesienia. W Polsce odnotowano na sobotę wieczór 18 257 zachorowań, 915 osób zmarło. Około 7 tysięcy jest już tych, którzy wyzdrowieli. No, w powiecie nowotarskim te statystyki są nieporównywalnie skromniejsze. Na szczęście odnotowano 6 zachorowań, w tym 2 już są to osoby, które wyzdrowiały. Największym ogniskiem zachorowań w ostatnim tygodniu był Śląsk, a zwłaszcza kopalnie, górnicy, no, gdzie niestety rozniósł się pomiędzy górnikami, czasem pomiędzy ich rodzinami ten wirus, który wiele złego może wyrządzić w całym województwie śląskim. Jest już ponad 5 tysięcy zakażeń, co stanowi prawie 1/3 wszystkich w Polsce. W ostatnim czasie sanktuarium nasze, nasz region, no, doświadczany jest przez odejścia do Pana wielu ważnych dla sanktuarium osób. W poprzedniej relacji przypomniałem postać Andrzeja Gętka z Chicago. Wczoraj w sobotę pożegnaliśmy mszą świętą pogrzebową świętej pamięci Marka Fryźlewicza, byłego wieloletniego burmistrza Nowego Targu. Pan Marek urodził się w 1960 roku. W Nowym Targu miał zatem 60 lat. Pochodził z parafii Serca Pana Jezusa. W sobotę na pogrzebie świadkowie jego życia stwierdzili, przez całe życie uczestniczył każdego dnia we mszy świętej o godzinie 8, przyjmując komunię świętą. To najlepsze świadectwo tego, że kochał Jezusa i był w każdej chwili gotów na wezwanie z jego strony. Burmistrz Nowego Targu, były burmistrz Pan Marek, był też wielkim czcicielem Matki Bożej Ludźmierskiej. Ta cześć w jego domu już została zakorzeniona w jego sercu. Stawał się przyjacielem sanktuarium, współpracownikiem księdza Tadeusza Juchasa, jego dobrym duchem w różnych poczynaniach. Z wdzięcznością zatem wspominamy w sanktuarium i polecamy miłosiernemu Bogu Pana Marka Fryźlewicza. Ostatnio spotkałem się z nim dokładnie 2 tygodnie temu, w sobotę 2 maja. Przyszedł i przyniósł wyjątkowy dar. Był to mszał papieski, z którego Ojciec Święty modlił się podczas pielgrzymki w 1997 roku. Jest to specjalnie wydawany mszał na wizytę papieską w danym kraju. W tekstach liturgicznych są też te modlitwy i rozważania, które papież wypowiedział tu w Ludźmierzu 23 lata temu. Tę cenną pamiątkę ofiarował Marek Fryźlewicz, a która do niego spłynęła od jego brata Andrzeja, który zmarł 1,5 miesiąca temu, a który otrzymał ten mszał od kardynała Franciszka Macharskiego.
ten sposób mszał znalazł wreszcie swoje dobre i myślę właściwe miejsce u Matki Bożej Ludźmierskiej jako pamiątka wielkiego czciciela Matki Bożej Ludźmierskiej Jana Pawła II. Warto też dodać, bo być może też wielu słuchaczy już o tym wie, że zmarł także świętej pamięci Jan Fryźlewicz, kapłan, proboszcz w Naprawie. A zatem wielka tragedia dla rodziny. W ciągu półtora miesiąca odeszło do pana trzech braci, pozostała siostra oraz żona Marka. Wspomnijcie proszę o tych przed Panem Bogiem, o tych braciach, którzy dobrze służyli Panu Bogu i bliźnim. Wszystkim słuchaczom życzę błogosławionego czasu w nowym tygodniu opieki Matki Bożej Ludźmierskiej na każdy dzień. Szczęść Boże wszystkim. I my też gadamy Bóg zapłódź. Nadesłał do nas jeszcze życzenie. Jutro, 18 maja, obchodzić będzie swoje urodziny pani Bronisława Wilczek. Życzenia ślą syn Wiesiek, wnuczka Kasia i wnuki Mateusz, Sebastian i Dawid. Do tych życzeń my też się dołączamy, pani Bronisławo, i wszystkiego najlepszego. I jeszcze Zosie w ostatniej chwili, co jeszcze nam dały znać. Zosia Kaczmarczyk. Nie dały, dzieci dały znać. Zosia Dunajczan, Zosia Gąsienica, Bercyn i serdeczne pozdrowienia ślemy dla pani Zofii Gąsienicy Sobczak z domu Łukaszczyk. W nocy wstała, dała. Serdecznie pozdrawiam Bożenkę Kowalczyk. Bożenku, wielki, wielki, wielki Bóg zapłódź za syćku. Nasi kochani, zegnamy się. Zegnamy się z wami w tym programie Radia na Góralską Nutę i Josce tak śle z głębi serca dla mojej kochanej żony Małgosi, która w tym tygodniu w sobotę będzie obchodziła swoje okrągłe urodziny. Małgosiu, kocham cię bardzo i dziękuję za wszystko. Zrania kładła mnie w ogrodzie, przy potocku het przy wodzie, hań słowiki mi śpiewały i do snu mnie kołysały. Hań słowiki mi śpiewały i do snu mnie kołysały. Cień sinko, kołysce mnie lekko.